Z przyjemnością prezentujemy okładzinę Kerrafront. Kerrafront to nowoczesna okładzina elewacyjna, która nie wymaga żadnej konserwacji podczas jej użytkowania. Produkt jest ceniony zarówno przez właścicieli domów, jak i montażystów. Zastosowanie innowacyjnej technologii KerraCore pozwoliło połączyć w produkcie walory estetyczne i użytkowe. Dzięki niskiej wadze paneli, dużej powierzchni krycia, wbudowanym zamkom i wykonanym fabrycznie otworom, produkt jest ceniony za łatwy i szybki montaż. Kerrafront to materiał łatwy w obróbce, odporny na uszkodzenia, pęknięcia i odpryski. To produkt całkowicie wodoodporny, nie wchłania wody, a tym samym uniemożliwia rozwój bakterii i grzybów. Cechuje się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. To produkt gotowy, który nie wymaga malowania ani konserwacji. W celu zachowania estetyki, w zależności od stopnia zabrudzenia, zalecamy mycie fasady raz do roku delikatnymi środkami myjącymi. W ofercie systemu Kerrafront występuje kilka kolekcji, a panele dostępne są w kilkudziesięciu dekorach. Kolekcje drewnopodobne to Wood Effect, czyli kolekcja paneli okleinowanych dostępna na deskach pojedynczych FS201 oraz poczwórnych FS304 w czterech kolorach. Kolekcja Rustic, wykonana w technologii Color Blend, dostępna na deskach pojedynczych FS201 oraz podwójnych FS202 w trzech kolorach. Wood Design, dostępna na deskach pojedynczych FS201 w trzech kolorach. Wśród kolekcji w kolorach jednolitych mamy Modern Wood na nowoczesnych deskach podwójnych FS302 oraz poczwórnych FS304 w siedmiu kolorach. Trend na szerokiej desce pojedynczej FS301 w ośmiu kolorach w wersjach z efektem soft i stone. Retro na desce podwójnej FS202 o głębokiej strukturze drewna, dostępna w czterech kolorach. Oraz Classic, dostępne na deskach pojedynczych FS201 oraz podwójnych FS202 w dziewięciu kolorach. Instalacja systemu odbywa się w sposób prosty, czysty, przy pomocy podstawowych narzędzi montażowych. Do cięcia paneli i listew wykończeniowych najlepiej używać piły o drobnych zębach, a tarcza piły powinna być ustawiona w normalnym kierunku, jak na przykład do cięcia drewna. Panele są bardzo łatwe w obróbce, lekkie, sztywne i nie pylą podczas docinania, przez co nie wymagają zachowania specjalnych środków ostrożności. Kerrafront można montować w zróżnicowanych warunkach, także przy dużej wilgotności powietrza i w znacznym zakresie temperatury otoczenia. Przed montażem panele powinny mieć możliwość dostosowania się do temperatury otoczenia przez minimum 24 godziny. Od tego, jak dobrze przygotujemy ścianę przed montażem, zależy ostateczny efekt końcowy. Ściana powinna być idealnie wyrównana i zabezpieczona przed wilgocią. Panele montujemy na stelażu z łat drewnianych. Łaty powinny być rozmieszczone w odstępach maksymalnie co 40 cm. Natomiast dla kolorów jasnych jak biały, krem, beż, claystone, jasnoszary, piaskowy oraz ivory i pearl grey z kolekcji Modern Wood maksymalnie co 60 cm. Łaty bezpośrednio za okładziną elewacyjną powinny zawsze zapewniać odpowiednią szczelinę wentylacyjną za panelami. Dlatego dla paneli w kolorach jasnych jak biały, krem, beż, claystone, jasnoszary, piaskowy oraz ivory i pearl grey z kolekcji Modern Wood stosujemy łaty o grubości 2 cm. Dla pozostałych kolorów stosujemy łaty o grubości 4 cm. Montaż rozpoczynamy od docięcia i instalacji listew wykończeniowych. Przed montażem nawiercamy spodnie części listew, żeby ułatwić ich montaż. W
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp od powierzchni gruntu. Panele i listwy powinny być montowane na wysokości minimum 15 cm. Montaż rozpoczynamy od spodnich części listew pionowych. Następnie pomiędzy nimi montujemy listwy poziome. Poziom listwy startowej FS211 ustalamy przy wykorzystaniu kawałka panelu i poziomicy. U góry ściany montujemy spodnią część listwy wentylacyjnej FS262. Pomiędzy listwami pionowymi i poziomymi należy zachować odstępy dylatacyjne o wielkości do 2 cm. Zarówno listwę startową, jak i wentylacyjną należy dokładnie wypoziomować. W narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych wykorzystujemy tę samą listwę, narożnik uniwersalny FS222, co przyspiesza montaż i ogranicza ilość odpadu. Listwy powinny być mocno przytwierdzone do podkonstrukcji w odstępach co około 30 cm. Docinając panele do pożądanej długości, pamiętajmy o uwzględnieniu dylatacji w listwach oraz temperaturze otoczenia. Odstęp dylatacyjny zależy od długości panelu i zmienia się wraz ze zmianą temperatury otoczenia. Średnio dajemy 3 mm dylatacji na każdy metr bieżący ściany. Montaż paneli rozpoczynamy od dołu, nasadzając panel na listwę startową. Panel nie wymaga poziomowania. Należy tylko upewnić się, że jest prawidłowo osadzony na listwie startowej oraz zostały zachowane szczeliny dylatacyjne. Po osadzeniu panel sztywno przylega do konstrukcji nośnej, co ułatwia jego mocowanie. Panele przykręcamy za pomocą wkrętów inox. Długość wkrętów powinna być dopasowana do grubości łat. Wkręty powinny być mocowane zawsze w odległości minimum 10 mm od krawędzi otworu montażowego i nie należy dokręcać ich do końca, by panel mógł pracować pod wpływem zmieniającej się temperatury otoczenia. Kiedy nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej odległości między wkrętem a krawędzią otworu montażowego, należy odpowiednio powiększyć otwór montażowy. Najłatwiej jest rozwiercić go przy krawędzi. W narożnikach warto zastosować podwójną łatę, aby zapewnić sobie większą swobodę mocowania paneli w otworach montażowych. Każdy następny panel montujemy w ten sam sposób. Panele po osadzeniu na zamkach nie wymagają poziomowania i dodatkowej pomocy przy mocowaniu. Zamki paneli zapewniają szczelną, nieprzepuszczalną powierzchnię fasady. Najczęściej ostatni panel należy przyciąć. Odmierzamy konieczną wysokość panelu. Pomiar robimy od listwy do górnej krawędzi przedostatniego panelu. Panel należy zamocować na krawędzi tak, żeby łeb wkrętu przytrzymywał uciętą krawędź. Jeśli jest potrzeba uzyskania powierzchni jednolitej z pozostałymi panelami na całej długości panelu, stosujemy podkładki. Dobrze sprawdzają się resztki paneli. Nie przykręcamy wkrętu przez panel, ponieważ uniemożliwimy jego pracę pod wpływem temperatury. Po zamontowaniu ostatniego panelu pozostaje tylko założyć wierzchnią część listew wykończeniowych. Listwy dobijamy za pomocą gumowego młotka lub poprzez drewnianą łatę. Wyróżniamy następujące sposoby łączenia paneli. Panele o długości 2,95 m łączymy doczołowo w systemie Connex. Panele o długości 6 metrów łączymy z pomocą łączników J lub z pomocą listwy łącznikowej FS282. W systemie Connex łączenie odbywa się za pomocą wbudowanych zamków, które umożliwiają znacznie szybszą i łatwiejszą instalację bez konieczności stosowania widocznych akcesoriów. W celu skompensowania naprężeń, które mogą pojawić się podczas montażu i ograniczenia możliwości kurczenia i rozszerzania się paneli, należy przymocować końce połączonych paneli do kawałka łaty. Kawałek łaty powinien mieć około 1 cm grubości, a jego krawędzie powinny być oddalone o minimum 5 cm od najbliższej łaty pionowej, by umożliwić swobodny ruch paneli.
Z tego samego względu do montażu kawałka łaty trzeba zastosować krótsze wkręty, które wkręcamy w przestrzeni poza otworem montażowym. Połączenia w systemie Konex należy zawsze wykonywać pomiędzy pionowymi łatami. Prawidłowo wykonane połączenie Konex jest stabilne, pozwala na ekspansję i kurczenie się paneli oraz jest niemal niewidoczne. Nowe rozwiązanie Konex 2 Click and Push jest idealnie dopasowane do paneli poczwórnych FS304. Należy pamiętać o zachowaniu minimum 40-centymetrowych odstępów między połączeniami w następujących po sobie rzędach paneli. Panele o długości 6 metrów łączymy za pomocą łączników J lub dwuczęściowej listwy łącznikowej FS282. Połączenia z użyciem łączników należy zaplanować na łatach. Konstrukcja łączników J umożliwia automatyczne zachowanie pomiędzy łączonymi panelami 9 mm odległości, umożliwiającej ich rozszerzanie się. Przy wykorzystaniu elementów łącznikowych J należy pamiętać o ich estetycznym rozplanowaniu oraz zachowaniu odstępów minimum 40 cm pomiędzy łącznikiem w poprzedzającym a łącznikiem w kolejnym rzędzie. Przy ścianach o długości powyżej 10 metrów w przypadku paneli 2,95 metra lub 18 metrów w przypadku paneli 6-metrowych konieczne jest zastosowanie dwuczęściowej listwy łącznikowej FS282 w celu zapewnienia dodatkowej dylatacji. Umiejscowienie listwy łącznikowej FS282 należy zaplanować na łacie pionowej przed montażem paneli. Najlepiej zamontować listwę na podwójnej łacie, żeby zapewnić sobie większą swobodę mocowania paneli. Spodnią część listwy przykręcamy do pionowej łaty. Następnie mocujemy panele. Należy zachować 10-milimetrowy odstęp dylatacyjny od wewnętrznej krawędzi listwy. Po zamontowaniu paneli mocujemy wierzchnią część listwy. Po założeniu wierzchnich części listew wykończeniowych fasada jest gotowa do użytkowania. Nie wymaga żadnych dodatkowych prac wykończeniowych ani izolacji silikonem.